Utwór Maryjny pojawia się także w tak zwanej muzyce pop. Sławna piosenkarka francuska Mireille Mathieu wyśmiała oczywiście znaną Santa Maria del Sur. Oczywiście utwór ten przyniknął na grunt polski i znany jest jako w aureoli imiona gwiazdy Santa Maria. Podobnie jak u Filipinek mamy przykład, gdzie popularna piosenkarka wymaga utwór Maryjny. Dziś, jak wiemy, z wiarą katolicką we Francji jest różny. Może poprzez ewangelizację w mediach przyczyni się ona do powrotu Francji do katolicyzmu. Drodzy Państwo, będzie to już, można powiedzieć, ostatni utwór, jeśli chodzi o Ave Maria na tym dzisiejszym koncercie. My z naszej strony bardzo chcieliśmy podziękować Państwu za tak liczne przybycie. Bardzo chcielibyśmy podziękować ojcu proboszczowi za zaproszenie nas tutaj oczywiście. Bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy także podziękować, no właściwie taka spółka autorska, można powiedzieć, bo i pan organista, który wam tu wspaniale przebywa na organach, i ojciec Rafał, który nas tutaj też zaprosił, no i nas też wyczaili, jak mówią, na Facebooku. Także bardzo się z tego cieszymy i dzięki tym osobom możemy dzisiaj tutaj dla was występować. Chciałbym bardzo serdecznie obejmować Państwa. Dziękuję bardzo. A teraz oczywiście Santa Maria del Sur, a po tym utworze taka mała niespodzianka, ale to za chwilę.